Witajcie w Gospodarczej Lupie z Markiem Meissnerem w dzisiejszym programie. Jak się w Rosji powodzi w powodzi? Wkręcająca opowieść rosyjska o próbie naprawy turbiny. Czy będą sankcje USA na chińskie banki? Na koniec, jak żyje się w Iranie? Zapraszamy. Dzień dobry Państwu, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Tyle razy już Paweł wymawiałem, też. On jest, słuchaj, Mateuszu, on ciałem nie jest, ale duchem jest na pewno z nami. Tak, a ciałem jest Marek Meissner. Przepraszam Was najmocniej, ale już mam taką nawikę na start, że... Pojechałeś pod świadomością. Tak, świadomość mi wykręciła numer. Witam Ciebie, Marku. Witamy w kolejnym odcinku Gospodarczej Lupy. No, wiesz co? Kiepsko w Rosji te mosty budowali. Kiepsko. Mosty, tamy. Mosty, no to w obwodzie smoleńskim, w Wiaźmie na przykład. Na przykład zawalił się most nad torami kolejowymi. Moskwa-Mińsk i tutaj jest znany rosyjski dowcip. Jedzie pijany chłop wozem. Jedzie i nagle zjeżdża z drogi, rozumiesz, zjeżdża do brodu i jedzie tym brodem wozem. Górą jedzie gruzowik z kierowcą. Patrzy, no, most, głupi chłop brodem jedzie. Wjechał na most, most się zawalił, chłop patrzy z dołu i mówi, od durak, widzi, że most i jedzie. Lata mijają, a mosty takie same wciąż i dokładnie brosy. Wyglądało to w ten sposób. Od durak wjechał na most i paszło. Może powiemy, bo nie wszyscy wiedzą, co się wydarzyło. Zawalił się most, który był jedną z głównych dróg arterii transportowych między Białorusią a Rosją, Moskwa-Mińsk. W dodatku zawalił się w trakcie jazdy po nim. Tak. I zawalił się na tory. Tak? Na tory kolejowe. Nie dość, że jeszcze zablokował tory kolejowe, to jeszcze zniszczył most, który był jednym z głównych mostów transportu drogowego. Ojoj, jak nam nie przykro. Jesteś w stanie przewidzieć, jakie to komplikacje spowoduje na tej trasie? Czy masz już jakieś informacje? Tam jest objazdówka, tak, tam no jest właśnie. Objazdówka do następnego mostu, tylko że ten następny most to ma nośność do 20 ton. Także raczej to tam pojedzie zestaw, coś takiego. No, najbliższy most ciężki jest 150 km dalej. To taki dosyć duży objazd. Solidnie. Trzeba będzie benzynę palić. A w Rosji z benzyną cienko. Właśnie, zwłaszcza, że kolejna rafineria tym razem nie spłonęła, natomiast zalały się takim przypadkiem... Najpierw powiedzmy o tym, co się dzieje w Czeboksarach. W Czeboksarach znana rosyjska gospodarka, mianowicie z nieznanych przyczyn 7 kwietnia o godzinie 1.15 p.m. wykoleił się pociąg z ziarnem. Którego dzisiaj mamy? Dziewiąty, jak nagrywamy, jak widzowie oglądają, nagrywamy. Dziesiąty. Otóż ten pociąg dalej tam stoi. Nikt się nim nie zainteresował. Jak to? Tyle dni? No tak sobie stoi. No wiesz, wykoleił się, nie wywalił się na tory, tylko wykoleił się, wypadł z szyn, tak zwane wypadnięcie z szyn i on tam dalej stoi, rozumiesz? 12 wagonów zbożowych, lokomotywa. Przewróciło się, niech leży. Wykoleiło się, niech stoi. No tak to wygląda mniej więcej. No żeby jeszcze było ciekawiej, mamy tutaj wiestki i mamy też samarskiego Kazacha. Samarski Kazach mówi tak. W rejonie Samary pękła tama na Wołdze, bo teraz będziemy mówić, co nam zalało. Zalewane jest miasto Toliatti i 12 obwodów. Stawropol, Siergijewski, Piestrawski, Bolszy Czernigowski, Bolszy Głusznicki, Kinel Czerkaski, Elchowski, Wołżski, Niewtiegorski, Krasnoarmiejski, Krasnojarski, Borski. Krasnoarmiejski i Krasnojarski mają przy okazji zakłady zbrojeniowe. To znaczy ja nie jestem tak, wiesz,
tutaj nie liczę na interwencję Pana Boską do tego stopnia, że pod tą tamą to im te zakłady zaleje, ale wystarczy, żeby im zalało solidną ilość miejscowości, co zdaje się następuje. I mamy też wiestki, tutaj mamy wiestki, które opowiadają o tym, jak to było w Orsku. Tak. Otóż tak, na godzinę 14 czasu lokalnego zalanych zostało 6987 budynków mieszkalnych z działkami ogrodowymi. Ewakuowano 2000 osób, w tym 704 dzieci, reszta pozostała. Uruchomiono 15 ośrodków tymczasowego zakwaterowania, w których przebywa 1377 osób, w tym 243 dzieci. Kolejne 33 punkty są w gotowości. Ja to mówię o tym, co znalazłem dziś nocą. Także ten stan się może zmienić na gorsze, a zaraz opowiem dlaczego. Pęknięcie tamy odnotowano we wsi Lesotorgawny, która została jednym z głównych, pozostała jeszcze do tej pory jednym z głównych niezalanych obszarów Orska z rejonu Starego Miasta. Woda zaczęła szybko zbliżać się do prywatnych domów i biuro burmistrza stwierdziło, że nie da się ocenić stanu tamy i wezwało mieszkańców do ewakuacji. Burmistrz Orska, burmistrz Siergiej Salmin, tutaj jest jeszcze tak, mamy jeszcze taką historię, że zalało nie tylko Orsk, ale Orienburg. Tak. W Orienburgu było tak, że Siergiej Salmin, burmistrz, nagrał wiadomość wideo, w której stwierdził, że w ciągu najbliższych 2 dni sytuacja może się tylko pogorszyć i wezwał lokalnych mieszkańców do ewakuacji. Okej, dobra. Ale teraz według Salmina poziom wody na rzece Ural wynosi 872 cm i zbliża się do absolutnej nieprzekraczalnej granicy 930 cm, to jest powódź stulecia, a według Hydrometeo Center szczyt powodzi spodziewany jest 10 kwietnia. Tak. 10 kwietnia, więc jeszcze ten stan rzeczy się pogorszy. No to, żeby było fajnie, to mamy teraz jeszcze taką sytuację, że normalizacja na sytuacji na rzece Ural jest spodziewana nie wcześniej niż 25 kwietnia i tylko od zbiornika Iliklinski do wsi Ilek. Władze obwodu rozpoczęły ewakuację Nowotroicka, położonego obok Orska. 75 tysięcy osób. Ewakuację rozpoczęto po przepełnieniu tamy. No i co się stało? Mianowicie poszły dwie tamy, tak. dwie tamy w okolicach Orska poszły, burmistrz zrobił spotkanie i na tym spotkaniu przede wszystkim interesowało go, żeby wszyscy oddali telefony. Tak, widziałem to nagranie. Tak jest, a dlatego, żeby nie było żadnych śladów jego obietnic. A dlaczego nie chciał, żeby nie było żadnych śladów jego obietnic? Ponieważ okazało się, że za każdy zalany dom płaci od 50 do 100 tysięcy rubli, czy od 500 do 1100 dolarów. Tak, ja mam jeszcze jedną informację. Podawaliśmy ją w porannych cepach. Konstruktor tamy, który wybudował ją 10 lat temu, stwierdził, że to gryzonie ją zniszczyły, a nie korupcja. Tak. Szczury. Szczury, a może zemsta chomików. Ja nie wnikam. Bobry, ale tam bobrów. Bobry. Tak. Natomiast co pojawi się 10 rano, bo ja już sobie znalazłem artykuł i ci podam, można było uniknąć powodzi lub ją mocno ograniczyć. Wszystko rozgrywało się w kwestiach zbiorniku Iliklinski. Tak, Iliklinski, tak jest. Ponoć 19 marca dyrekcja Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych dla regionu Orenburg miała informację, że średnia ilość wody w tych pokładach śniegu jest powyżej średniej, a zamarzanie gleby jest 7 razy większe niż średnia z poprzednich lat. Roshydrocenter, tak, o tym napisał, wydał komunikat i wydał ostrzeżenie.
Tak, i można było upuścić wodę ze zbiornika, aby przygotować się na tą powódź, natomiast nikt tego nie zrobił ze względu na to, że cały ten teren ma bardzo ciężką sytuację hydrologiczną, czyli mamy na wiosnę bardzo dużo wody, a później mamy lato gorące i suszę. Tam nie ma nic, dokładnie. I oni myśleli, że jakoś to będzie, nie chcieli upuścić, bo mogłoby się... A na lato będzie woda. Tak. Jeszcze mało tego, to ja ci dodam taką malutką gwiazdkę w charakterze przypisu. I oni co zrobili? Jak myślisz, co oni wtedy zrobili? Ale kiedy? Kiedy dostali tą informację? Kiedy dostali tą informację, a dlaczego nic nie zrobili? A to nie wiem, to słucham. A widzisz, no i tu jest ten przypis. Ponieważ zawiadomili Moskwę i oczekiwali na decyzję z Moskwy. A tak, a kto o tym miał decydować? Kto się poczuwa do odpowiedzialności? No tu jest na styku między MSW, tym Departamentem do Spraw Nadzwyczajnych, Ministerstwem Gospodarki, a Ministerstwem Środowiska i Klimatu. No i wobec tego gdzieś to tam się wzięło i schowało. Ale w tej chwili władze są ostro musztrowane, na co one wyciągają papiery, że one przecież do Moskwy pisały. No, tak to wygląda. No tak. Więc ponieważ one do Moskwy pisały, więc prawdopodobnie będą usprawiedliwione. Tak, wydaje mi się, że tak. Ważne, żeby wspomnieć o tym, że ta rafineria w Orsku no w tym momencie stoi. Stoi, będzie stała. Dlaczego? Dlatego, że woda podmyła, już zaczęła podmywać fundamenty dwóch bloków. I to już jest bardzo groźne. O. To już jest bardzo groźne, bo tam grozi, że tam konstrukcyjnie się zacznie walić. Przy okazji stwierdzono, że fundamenty dwóch bloków są oparte na tak zwanym chudym betonie. Co to znaczy chudy beton? Jeżeli nasi słuchacze nie słyszą, to jest taki beton, z którym nie wiedzą, to jest taki beton, z którym jest więcej piachu jak cementu. Sympatycznie. Dodatkowo, nawet gdyby udało się uruchomić, gdyby było wszystko ok z rafinerią, to drogi dojazdowe, drogi kolejowe, wszystko dookoła zalane. Więc nie całkowicie można by było wyprodukować. Jest około 130 km torów. To tak. Trzeba będzie naprawić. To trzeba będzie naprawić właściwie nie bardzo wiadomo kim, dlatego że wszędzie w tej chwili w połowie Rosji praktycznie są mniejsze czy większe podtopienia albo powodzie. Tak, a brakuje ludzi. Brakuje ludzi, no bo na froncie są, no cóż, no. Przecież był ten, jak dyrektor RDŻ-u żądał, żeby mu przydzielić więźniów, to Szojgu stanął, prawda, tutaj dęba i powiedział, że on tych więźniów to on na Ukrainie potrzebuje. No to teraz coś. Tak, ja tylko przypominam, jak u nas odbywała się powódź, duża powódź, jakie siły i jakie środki są potrzebne do radzenia sobie z takim problemem. I to jest jeden z czarnych łabędzi, które ostrzegaliśmy, będą następować, no bo muszą, sytuacje losowe się zdarzają w każdym kraju. No i tu akurat jest taka sytuacja, a no te środki są zaangażowane gdzie indziej. I tyle. Słuchaj, dostali za to powodzianie w Orsku, dostali Szojgu. Dostali Szojgu na PTSM-ie, bardzo ładnie pomalowanym, jak stwierdziły zawistne oczy, bardzo luksusowo urządzonym, z całą generalicją, który przejechał sobie, a raczej przepłynął. Taką łodzią port, widziałem i te kajaki, tak, pontony, nie, a oni PTSM, w takiej łodzi. Tak. PTSM, czyli pojazd saperski ziemnowodny. Mogli im pomachać tak z góry. Tak, z minami marsowymi przejechali i na tym się właśnie skończyło. Mieszkańcy Orska zachwyceni nie są. Nie. W Orenburgu jest jeszcze lepiej. Mianowicie jest taki, przeczytam ci taki komentarz. Też po wizycie Szojgu. Orenburg popłynął zgodnie z oczekiwaniami. Po Orsku znalazło się pod wodą kolejne duże rosyjskie miasto. Zastanawiam się, czy Putin chce wysłać swoją armię drugiego świata do walki z żywiołami. Do tej pory władze wysyłały jedynie łodzie. Do miast zalanych do trzeciego piętra pływały i głośno ogłaszały: obywatele, zachowajcie spokój, trwa
specjalna operacja wodna. Ojej. Tak, wiesz co, ja sobie wyobrażam sytuację, bo my się tak śmiejemy, ale to jest dziesiątki tysięcy ludzi uwięzione gdzieś tam na dachach, tak, w tych swoich budynkach, w zalanych mieszkaniach. Nie dostaną. Strażaków brakuje. Żołnierzy, którzy mieliby pomagać, brakuje. Zazwyczaj takie służby w sytuacjach kryzysowych są uruchamiane. W tym momencie jest to skala mikro. Skala mikro. Znaczy, przyszedł ukaz dokładny z Moskwy, o czym piszą z Orenburga. Radzicie sobie sami. A, no to to jest tak po rosyjsku. Po rosyjsku. Radzicie sobie sami, Moskwa da nam, wam pomoc kiedyś, ale do tej pory to musicie sobie sami radzić. No i przy okazji wyszła historia, przy okazji, ponieważ no ludzie chorują, prawda? Ludzie chorują, ludźmi jest ciężko przy takiej powodzi. Okazało się, że w całej Rosji brakuje 30 tysięcy lekarzy, z czego większość to lekarze specjaliści. Przy czym dlaczego też brakuje? Dlatego, że wszystkich w tej chwili dokładnie około 40% lekarzy, także lekarzy specjalistów, zostało po cichu zmobilizowanych i zajmuje się leczeniem rannych i chorych na wojnie. No tak. Są wioski na Syberii, które od 2 lat nie widziały nawet tego słynnego pociągu syberyjskiego, lekarskiego. Od 2 lat. Ludzie się leczą korzonkami, tym, co dostaną. To znaczy, powiedzmy sobie otwarcie, się nie leczą, umierają w swoich domach. Umierają. Bardzo wielu umiera. Bo to jest to, co my mieliśmy w trakcie COVID-u, brak dostępu do lekarzy, to w Rosji można 10. powiedzieć od 2020 to jest cały ciąg, to jest już 4. rok. Tak. Weź się nie dostań 4 lata do lekarza, jak ci coś dolega. To już są poważne rzeczy. To jest w głubince, to był standard, że musisz jechać 200 kilometrów do lekarza. W tej chwili nie dość, że tego lekarza nie ma, to lekarzy zaczyna brakować w miastach. A to już jest dla Rosjan bardzo niebezpieczny sygnał. Okej, zobaczymy. No to jest jedno. Teraz... Mieli się wspomagać przecież migrantami. A teraz jaka nie, no jest... mieli, tylko zdaje się, że wszystkich wyłapali, a propos tychże migrantów, to z lekarzami też jest problem, bo stwierdzono, że lekarzy migrantów też wyłapano i pod groźbą wsadzenia do oddziałów liniowych wysłano ich na wojnę jako lekarzy. No i tak, a widzieliśmy takiego uśmiechniętego migranta jako lekarza. Ciekawe, czy pracuje jeszcze, czy już jest na froncie. No stąd też pojawiły się ogłoszenia dla indyjskiego personelu medycznego, żeby przyjeżdżali do Rosji, na co na przykład władze 2 stanów, między innymi stanu Uttar Pradesh, powiedziało, że nie wolno się zwalniać lekarzom w państwowej służbie zdrowotnej. O, nie że wolno. Zakaz mają, żeby absolutnie nie jechać? Tak, dokładnie. No to tak. A można w Indiach tak zrobić? W sensie zakazać całkowitego zwolnienia? Ale jeżeli pracujesz w państwowej służbie zdrowia, to można, a większość tam w jakiś sposób w państwowej służbie zdrowia pracuje, bo inaczej nie mogliby wypisywać recept. Natomiast to powiedziano oficjalnie, natomiast nieoficjalnie powiedział jeden z członków władz stanu Uttar Pradesh, jeszcze nam za to podziękujecie. A, no i tak. Okej. Okay. Czyli muszą, to znaczy było to do lekarzy, nie do pacjentów skierowane oświadczenie. Tak. To znaczy, że ktoś tam coś musiał wiedzieć. Tak, a oficjalnie komunikat nie może iść taki, bo nie może jednak... bo nie chcą pogorszenia stosunków. Dokładnie. Zbyt dużego. To zostawmy te powodzie w powodzi. Zostawmy powodzie w powodzi. Teraz opowiedzmy o tym, jak to w mieście Krasnojarsku Iwan Iwanowicz chciał kupić mieszkanie. O! Iwan Iwanowicz chciał kupić mieszkanie. 72,8 metra.
Ładne. 12 piętro w 18-piętrowym bloku, 3 pokoje, a taki standard, no taki sobie, no jak na Rosję dobry, a u nas byśmy powiedzieli deczko średnie. Cena 11 900 milionów rubli. 11 okay, milionów rubli. Tak. Iwan Iwanowicz powiedział, no dobrze, to ja sobie teraz wezmę kredyt hipoteczny. Poszedł do państwowego banku i powiedział, ja bym chciał, ponieważ mam pieniądze, wziąć 8 400 000 rubli kredytu hipotecznego na 30 lat. Ja tylko wrzucę tu informację, to jest około 465 tysięcy złotych, tak żebyśmy mieli obraz. O, bardzo dobrze, że to wrzucasz, tak. Mhm. No i teraz, co powiedział bank? Bank, znany skądinąd, Sberbank, powiedział tak. No jak na 30 lat, to był oddział konsumencki. No jak na 30 lat, to miesięcznie będziesz płacił 134 124 ruble. Raty. Okej, okay, to ja już sobie to przeliczam. Okej, okay, szybka matematyka, 30 lat. 5600 zł miesięcznie przez 30 lat. Tak, teraz szybka okay. matematyka, 30 lat, 30 razy 12, 360 miesięcy. 360 miesięcy razy 134 124 ruble, 48 284 640 ruble. I ja to już są końcówki, same... Końcówki tak, nie zliczyłem, ale wychodzi mi ponad 2 miliony złotych. To są same odsetki. To są tylko procenty. Jak odejmujemy od tego 8 400 000, czyli główny, czyli suma kredytu, no i dobrze. No i teraz, co nam wychodzi? Wychodzi nam, że po dodaniu tego, co Iwan Iwanowicz miał, wychodzi mu ta kwartira 51 884 640 milionów rubli. Czy 52 miliony, już się nie rozdrabniajmy. 2 193 tysiące złotych za 70-metrowe mieszkanie w jakim mieście? W Krasnojarsku, które w dodatku kosztowało na wolnym rynku 11 milionów 900. Mhm. Słuszna koncepcja w tej Rosji w tym momencie. I myślę, że to wystarczy za komentarz. To jest niesamowite. Jakie jest teraz oprocentowanie? Ale on się nie ubiegał o preferencyjny kredyt, tu trzeba zaznaczyć. Ależ on się ubiegał o jak najbardziej preferencyjny. To jest kredyt preferencyjny, bo przy kredycie niepreferencyjnym łącznie byłoby 72 miliony rubli. Okej, okay, to ja nie mam pytań. Bogaty to, kraj, bogaty. Bogaty. Ja się, to wiesz co, to on musi całą rodzinę na front wysłać, żeby to opłacić chyba. No ile ma tak dużo dzieci, nie? No, masakra. Albo sam pójdzie, to też nic nie. No to nie nawet jak wiesz, nie daj Boże mu się umrze, no to ile dostanie odszkodowania żona? Milion? Milion. Rubli? Rubli. No to 1/50. To jest nie. Nie do przeliczenia po prostu. On po prostu 30 lat musi żyć i zapierdalać na ten kredyt. Ale to nie, no nie jesteś w stanie. To jest na złotówki prawie 6 tysięcy złotych rata. W Polsce to już jest, wiesz, hardcore, no. Jak gdzie w Rosji. No. Wow. Życzymy wam powodzenia, Rosjanie, przy zakupie nieruchomości w tym momencie. Dokładnie. To znaczy przestajesz się dziwić, w tym momencie, dlaczego te wszystkie drewniane domki i te wszystkie, wiesz, bieda chatki jeszcze stoją? No tak, to otwiera oczy. Mało tego, tam jest taki, pokazał się taki, wiesz, ten kabaret Din, o którym ci mówiłem, oni uruchomili taki cykl i to na podstawie, słuchaj, autentycznych, słuchaj, wspomnień myśliwych syberyjskich, taki niby edukacyjny, jak zbudować chatę z bali w ciągu 10 dni. Aha. No dobrze. Potem na sam koniec stwierdzili, że jest to rozwiązanie problemu mieszkaniowego.
No może to będzie w ten sposób. Oni są Moskwianie, więc za bardzo nie fukają, za bardzo cenzura nie fuka, ale myślę, że gdyby to było w jakimś Stawropolskim albo gdzieś tam na Syberii, to już by siedzieli. Dobrze, zostawmy mieszkanie. Zostawmy mieszkanie, idźmy do Turbin. Tak, wkręcająca opowieść. 4 stycznia inżynierowie rosyjskiego koncernu naftowego Łukoil odkryli awarię turbiny w największej rafinerii, bo szybko sobie zdali sprawę, że problem nie jest trywialny. Tylko jedna firma wiedziała, jak naprawić jednostkę, czyli kraker z turbiną, produkujący benzynę w rafinerii Norsi nad Wołgą, tak 430 km od Moskwy. Problem w tym, że ta jedna jedyna firma jest amerykańska. To międzynarodowa firma UAP, zajmująca się inżynierią naftową, która wycofała się z Rosji po inwazji tego kraju na Ukrainę w lutym. No i co powiedzieli tak komersantowi źródła, co powiedziały źródła z Łuk o ilu? Oni, czyli inżynierowie, spieszyli się, żeby znaleźć części zamienne, szukali po całej Rosji i nie mogli nic znaleźć. Wtedy całą jednostkę trzeba było po prostu zatrzymać. Okej, okay. To jest początek. Kraker katalityczny używany do przetwarzania cięższych węglowodorów na benzynę, wycofany z całą linią z produkcji od stycznia i nie jest jasne, kiedy będzie można naprawić nie tylko ze względu na brak komponentów, ale także na brak specjalistycznej wiedzy w Rosji. Ta rafineria Norsi, czwarta co do wielkości, zmniejszyła produkcję benzyny o 40%. Wiadomo, co się tam stało. Tam trzasnął ukraiński dron. No i teraz, według co najmniej 10 rosyjskich sprzedawców, którzy po cichu powiedzieli to komersantowi nieoficjalnie, rafineria Łukoil jest przykładem szerszych problemów rosyjskiego sektora energetycznego, gdzie niektóre koncerny naftowe w obliczu zachodnich sankcji borykają się z naprawą swoich rafinerii zbudowanych przy pomocy amerykańskich i europejskich technologii i firm inżynieryjnych. Reuters twierdzi, że ataki zmusiły rosyjskie rafinerie do zamknięcia w pierwszym kwartale około 14% mocy produkcyjnych. Ale komersant mówi tak. Okej, no tak, oczywiście, 14% mocy produkcyjnych, tylko my musimy to naprawić, a my nie widzimy sposobu. Teraz Bloomberg. Siergiej Wakulenko, były wicedyrektor w Rosniefcie, obecnie ekspert do spraw rosyjskiego przemysłu energetycznego i stypendysta Carnegie Endowment for International Peace. Mówi tak, jeżeli ataki dronów będą się utrzymywały w tym tempie, a rosyjska obrona powietrzna nie ulegnie natychmiastowej poprawie, Ukraina będzie w stanie przerwać rosyjskie prace rafineryjne szybciej niż rosyjskie firmy będą w stanie naprawiać rafinerię. Oczywiście wicepremier do spraw energii Aleksander Nowak powiedział w zeszłym tygodniu, że uszkodzone obiekty Norsi powinny wznowić działalność w ciągu miesiąca lub dwóch, ponieważ rosyjskie firmy pracują nad produkcją potrzebnych części zamiennych. Minister Nikołaj Szulginow powiedział, że wszystkie rafinerie zostaną naprawione do czerwca, nie podając szczegółów. Nowak powiedział, że inne rosyjskie rafinerie zwiększyły produkcję po atakach dronów i na lokalnym rynku paliw nie brakuje. I tu chciałabym wrzucić tą gwiazdkę teraz ja. Tak, Ze względu na to, że Excel to jest suma różnych rafinerii, które produkują różne ilości. Gdy przeliczaliśmy zaraz po tym takim tygodniu przedwyborczym ataki na rafinerie i przewidywaliśmy w sumie w programie z Tomkiem Małachowskim, że będą te straty nieodwracalne lub trudne do naprawienia, no bo zachodni serwis i zachodnie części. Natomiast my przewidywaliśmy, że to przekroczyło około 20%, jeżeli chodzi o straty. I może być, że rzeczywiście ponad 20% spadły możliwości, natomiast Rosjanie z tych rafinerii, które pozostały im,
odkręciły kurki mocniej, uruchomiły linie, które na przykład już były przestarzałe i zamknęli, i to się w tym momencie wyrównuje i spada i ma teraz około 14%. Natomiast wstrzymane remonty, które miały się odbyć na wiosnę i rozkręcenie mocy tych rafinerii pozostałych, które działały na jakimś tam normalnym poziomie i teraz są podkręcone, nie wróży nic dobrego w dłuższej perspektywie, bo raz te remonty powinno się wykonać, a je się teraz odwleka, a dwa te rafinerie, które pracują teraz na zwiększonej mocy, są bardziej narażone na uszkodzenia, więc tym wysiłkiem obniżono te straty do 14%, natomiast to nie oznacza, że uszkodzono tylko 14% możliwości, tylko że oni jeszcze dodatkowo po prostu próbują się ratować, natomiast to jest walka z czasem. I tu będzie ten pojedynek, czy uda im się remontować, wymieniać, budować, a Ukraińcy będą przecież atakować cały czas. Cały czas, mało tego, opracowują drony dalekiego zasięgu. No ale... 3000 kilometrów, tak? Tak jest, Sokiu 300. Mhm. A teraz o rafinerii Norsi, która ona ma zdolność produkcyjną 405 tysięcy ton benzyny miesięcznie, czyli 11% całkowitej produkcji w Rosji. Linie są dwie, linia jest jedna wyłączona, czyli wypadło około 6% całkowitej produkcji benzyny w Rosji. Ale według obliczeń Reuters obecna przerwa w dostawach będzie kosztować Łukoil prawie 100 milionów dolarów utraty przychodów miesięcznie. I to na podstawie obecnej rosyjskiej średniej ceny benzyny wynoszącej 587 dolarów za tonę metryczną. I teraz... Nie wiem, czy widziałeś, w Rostowie pojawiły się zdjęcia na stacjach właśnie chyba Łukoilu, tak. Brak benzyny. Brak benzyny, tak. Mhm. A jeszcze widziałem, że są zdjęcia na Podmoskowiu, gdzie pisze się benzyna wydawana w godzinach 8.14. Okej. Okay. No. Czyli to w godzinach pracy. Pracy, dokładnie. Tak. Dokładnie. No i teraz tak. Poza UAP jest spółka matka, która się nazywa Honeywell International Incorporated. I ta spółka podała w oświadczeniu dla Reutersa, że od lutego 2022 nie dostarczała żadnego sprzętu, części, produktów ani usług rafinerii w Niżnym Nowogrodzie, ani też trafionej również ze zniszczonym katalizatorem rafinerii Sławiańsk Eko. Rafineria w Sławiańsku została trafiona 18 marca dronami i stanęła, zaczęła się palić, ale dalej jest wyłączona, nie została naprawiona. Mhm. Aktywnie pracujemy nad identyfikacją i przerwaniem wszelkich możliwych przekierowań naszych produktów do Rosji za pośrednictwem stron trzecich, powiedziała firma Honeywell e-mailem agencji Reuters. Z tego powiedziała, co pamiętam... Honeywell też bardzo był aktywny, jeżeli chodzi o pola naftowe i tak. Tam też się wycofał. I no też to właśnie UAP tam była, bo ona dostarcza też sprzętu wierceniowego. Mhm. Także poza tym sprzętem do krakingu. Także tutaj to bym się wcale nie zdziwił. Że cios jest i w wydobycie, i w przetwórstwo dla dokładnie, Rosji. Dokładnie. Mhm. No ale... To nie jest jeszcze wszystko, bo tutaj znowu Kommersant. W ciągu ostatnich 20 lat zachodnie firmy takie jak UAP i szwajcarska grupa ABB dostarczyły technologię i oprogramowanie do wszystkich największych 40 rafinerii w Rosji. Oprogramowanie dostarczał też Siemens. Każda rafineria posiada kombinację sprzętu rosyjskiego i zagranicznego. ABB z kolei potwierdziła Reutersowi, że zaprzestała przyjmowania nowych zamówień z Rosji po wybuchu wojny w lutym 2022, nie zrealizowała starszych i nie planuje powrotu do Rosji po wywiązaniu się przez nią z istniejących zobowiązań umownych, co zakończyło się około czerwca 2022. Spółka nie podała szczegółów tych zobowiązań. Teraz, co jest ciekawe tutaj, że stwierdzono, że
Wakulenko to powiedział, że Rosja jest drugim co do wielkości eksporterem ropy na świecie i że od czasu nałożenia przez państwa zachodnie sankcji na Moskwę przekierowano większość eksportu ropy i produktów naftowych do Azji i Afryki. Teraz Kommersant. Zdaniem największych firm handlujących ropą w Rosji, gdyby Moskwa stanęła w obliczu gwałtownego spadku wydobycia i przerobu w rafineriach, byłaby zmuszona ograniczyć eksport paliw na rzecz ropy. Tak. A Rosja dostarcza ropę tylko kilku dużym odbiorcom, jak Chiny, Indie, Turcja, a portfel odbiorców paliw jest o wiele szerszy, ponieważ dostarcza ją mniejszym konsumentom bez dużych systemów przetwórczych, rafinerii, to jest Afryka i Ameryka Południowa. Dlatego te uderzenia w rafinerie są tak dobrym pomysłem, bo sprzedaż ropy, w sensie raz, że nie można zwiększyć eksportu ropy naftowej, nie narażając się na przykład OPEC-owi, bo umowy są takie... Jak się samemu powiedziało, że się będzie cięło. Tak. To raz. Dwa, żeby tą ropę ktoś mógł przyjąć, to musi mieć odpowiednią rafinerię, żeby ją przetworzyć, no bo każda ropa jest w innym składzie chemicznym i jest tylko kilkanaście rafinerii na świecie w kilku miejscach, które mogą taką ropę przetwarzać. Paliwa... To dotyczy zwłaszcza ropy Urals, która jest najbardziej kwaśną ropą w tej chwili na rynku. Tak. Kwaśną, czyli zasiarczoną. Tak, więc tak naprawdę uderzenia w rafinerię to nie tylko braki paliw wewnątrz Rosji, to także problem, co zrobić z nadmiarem ropy. No i ten nadmiar ropy, jeżeli jest ograniczona ilość kupujących, bo ograniczane są też możliwości płatnicze, jeżeli to spada, no to wymusza na Rosji większe rabaty, więc zalewanie świat tańszą ropą, co powoduje, że na rynkach inna ropa też będzie musiała spadać. Więc tu... Co powoduje duży wkurw partnerów z OPEC+. Ale radość wśród na przykład, nie wiem, takich krajów jak Stany Zjednoczone, które by chciały tańszą ropę tuż przed wyborami. Wiesz, to z jednej strony tak, z drugiej strony bardzo dużą radość wśród klientów, którym to Rosja musi tą ropę sprzedawać, czyli Indii oraz Chin. No które mają prawda. Wtedy ekstra rabaty, rabaty nadzwyczajne, rabaty od rabatów i tak dalej. No tak, tak, dokładnie. Trzymamy kciuki za dalszy ciąg dronopadu, bo myślę, że to jeszcze nie koniec. Bo nie koniec, dlaczego? Krajom takim jak Rosja i Iran jakoś tam się udaje znaleźć luki w celu uzyskania części zamiennych do takiego sprzętu produkowanego na Zachodzie, jak na przykład samoloty, śmigłowce, czy niektóre maszyny, niektóre CNC. Ale sprzęt do rafinacji jest znacznie rzadszy, bardziej wyspecjalizowany, o wiele droższy i jego droga jest o wiele łatwiejsza do namierzenia. Więc zachodnie firmy zaostrzyły kontrolę przy pomocy Departamentu Skarbu USA, by uniemożliwić Rosji import części zamiennych przez kraje trzecie. No i co zrobił Łukoil? Jak myślisz? Spółka jakaś joint venture w jakimś kraju Azji Centralnej i próbowała otworzyć tam, że niby rafinerię albo coś? Nie udało się. Spółka w Indonezji trafiłeś. Nie udało się, więc Łukoil zwrócił się do chińskich firm o naprawę bloku KK1 w Norsi. Jedno ze źródeł Kommersantowi powiedziało, Chiny dysponują odpowiednią technologią, jednak bardzo często oznacza to całkowicie kosztowną wymianę urządzenia, a nie normalną, tanią i regularną naprawę. I Kommersant co pisze? Przyjechali Chińczycy ze swoją technologią, która okazała się absolutnie odmienna od technologii stosowanych na Zachodzie, przy czym trochę starawa, ale nieważne, ważne, że coś tam było, po czym dokonano takiego właściwie przez inżynierów chińskich takiego wymodelowania tego chińskiego rozwiązania jako drugiej linii w rafinerii Norsi. Co się okazało? Okazało się,
że oprogramowanie ABB i Siemens nie jest w stanie współpracować z chińskimi liniami. No nie, to trzeba cało od zera projektować. I właśnie Norsi będzie musiało mieć całkowicie zaprojektowane linie, tak? Drugą, oczywiście zostawią tą nieuszkodzoną zachodnią, tylko jest taki problem, że Chińczycy powiedzieli, no tak, tylko nasze oprogramowanie, ale my nie wiemy z kolei, czy ono będzie współdziałać z działającymi jeszcze urządzeniami Honeywella. Ja bym na miejscu Chińczyków powiedział, to trzeba całe zaorać i wybudować na nowo. A no wiesz, to właśnie na to wszystko na to wskazuje. Wszystko na to wskazuje. Tak. Jak powiedzą, że nie współdziała, no to niestety. A ile trwa odbudowa całej rafinerii? O, ja myślę, że kilka lat, bo to trzeba zaprojektować. Tak. 36 miesięcy wymiana tych dwóch linii by ewentualnie mogła potrwać. Ja bym się bardziej pytał, ile to będzie kosztować. Ile to będzie kosztować serwisowo, bo tu sky is the limit, bo nie ma alternatyw. Benzyna w Rosji jest bezcenna. Tak. Będzie jeszcze bardziej bezcenna. Tak, dokładnie. Zostawmy już im te rafinerie, nie będziemy się pastwić. Przejdźmy Janet dalej. Janet Yellen była 4 dni w Chinach i co powiedziała? Po prostu wywaliła wprost swoim chińskim gospodarzom ostrzeżeniem przed wszelkimi działaniami zwiększającymi potencjał militarny Rosji. Mhm. Podkreśliłam, że firmom, w tym z HRL, nie wolno udzielać materialnego wsparcia w wojnie w Rosji, a jeżeli to zrobią, poniosą one poważne konsekwencje. I powiedziała to na konferencji prasowej dla chińskich mediów w rezydencji ambasadora USA w Pekinie. Każdy bank, który ułatwia znaczące transakcje kierujące towary wojskowe lub produkty podwójnego zastosowania do rosyjskiej bazy przemysłowej lub rosyjskiej bazy obronnej, zostanie potraktowany jako łamiący amerykańskie zakazy i narazi się na ryzyko amerykańskich sankcji. Stwierdziła, że administracja Bidena rozprawi się z firmami na całym świecie, które pomagają Rosji uniknąć sieci sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników na Moskwę i że chociaż Chiny były już celem wcześniejszych ostrzeżeń, tym razem po raz pierwszy Yellen wyrąbała to raz w stolicy Chin, dwa bezpośrednio w oczy, w oczy Chińczykom. Wyrąbała w Chińczykom i powiedziała tak, wszystko co wiąże się z pomaganiem armii rosyjskiej w jej brutalnej wojnie z Ukrainą jest dla nas nie do przyjęcia i mamy możliwość nałożenia na takie działania sankcji. No więc Chińczycy przyjęli to z pewnym zdumieniem, bo to takie ostre walnięcie pięścią w stół. No i zemścili się w ten sposób, że jak przyjechał Ławrow, właśnie chciałem wspomnieć, że, tak, że Ławrow przyjechał, zaraz potem Ławrow przyjechał. Tak, przyjechał i tak jak mówią komentatorzy, jak to ładnie ujęli, jest takie niemieckie powiedzenie, które się cesarzowi Wilhelmowi II przypisuje, mówi się, żeby napluć do zupy. No więc przyjechali i Ławrow przyjechał, żeby napluć do zupy. No i w związku z tym będzie, no jakże, no oczywiście walka o hegemonię strategiczną. Będzie, no tutaj muszę zajrzeć, wiesz, bo to ostatnie tutaj, prawda, oni podpisali plan konsultacji pomiędzy ministerstwami na rok 2024. Tak, tak. Łukasz nasz Kobierski napisał, że jego zdaniem to jest sposób wyjścia z twarzą z braku innych konkretnych umów gospodarczych. Dokładnie, to jest dokładnie. Bardzo umów ważne. Gospodarczych nie ma, natomiast jest stwierdzenie, że będą razem walczyć o wielobiegunowość świata i że nie zgodzą się na żadne działania Zachodu, które mają podważyć istniejący porządek polityczny, militarny i, uwaga, gospodarczy. Tak. Więc tak. To chodziło zapewne o to. Ale żadnych konkretów nie ma, że się nie chińskie banki ugną przed wymaganiami amerykańskimi. Natomiast informowaliśmy, że banki rozważają chińskie, bo przy przelewach pytają Rosjan,
na co idzie przelew, tak, jakie tak. produkty mają być wykorzystane, jak te produkty mają być wykorzystane oraz informacje, że produkty mają nie być wykorzystywane w przemyśle zbrojeniowym. Obronnym, tak, albo tak. też na potrzeby armii rosyjskiej. I tak. oni muszą, każdy, kto to robi, musi podpisać takie zobowiązanie, żeby banki miały czyste ręce. Tak, dokładnie. Natomiast są sugestie, że można kody produktów takie międzynarodowe wpisywać inne niż za to, co rzeczywiście Rosjanie płacą i że tak. mogą próbować w ten sposób obchodzić. Natomiast jak się tak zastanawialiśmy z Pawłem w tej kwestii, no to tak naprawdę całe ryzyko na siebie bierze bank. I ja nie wiem, czy na miejscu banku byłbym skłonny to ryzyko na siebie wziąć, bo jednak mamy sytuację, że firma chińska zarobi, firma rosyjska dostanie towar, a po łbie dostanie bank, który w sumie to jest jego mikroudział w rynku, cały obsługa no tego przelewu. No też zaczęła się taka historia, że towary w eksporcie, które nie są eksportowane na zachód, a pewnie za niedługo te eksportowane na zachód też, są oznaczane podwójnym kodem, międzynarodowym i wewnętrznym kodem chińskim. I w ten sposób będzie większy problem. No tak, ale to będzie, myślisz, maskowanie jakieś w papierach? Będą próby? Nie, no ja myślę, że to będzie tak, że to banki po prostu zażądają, żeby towar określonej grupy miał określoną grupę towarową zmetkowaną. I to wtedy to ich zwalnia od odpowiedzialności, a firmy, no jeżeli nawet będą kombinować, to one wtedy po łbie dostaną. Zafałszowanie, słuchaj, oznaczeń towaru, co jest w Chinach mocno karane. No to zobaczymy. Natomiast no, nic nie jest na ten moment rozwiązane. Ławrow pojechał przed wizytą, mówił, że jedzie rozwiązać problem ze względu na te opóźnienia i blokady płatności i tak mówił przed wylotem. Natomiast w tym momencie nie ogłoszono żadnego sukcesu i nie ma informacji o żadnych porozumieniach, co dla światu zachodu, w tym nas, jest dobrą informacją na ten moment. Bardzo dobrą informacją, bo znaczy, że nic tak naprawdę nie udało się Rosjanom ugrać. I tak naprawdę w Turcji też jest pad. Też tak, od kilku też miesięcy jest. Nic. Jest duży problem dla Rosjan w tym roku w tej kwestii. To jest bardziej dotkliwe, wydaje mi się, niż price cap na ropę w zeszłym roku. Choć w tym roku ropa zwyżkuje i tu niestety dochody Rosjanie mają. Ropa zwyżkuje, tak, ale jest problem płatności za tą ropę. Tak, to też prawda. Bo tu jest znowu sprawa tego typu, że Chińczycy nawołują Rosjan do tego, no powiesz, że ma być w połowie roku wprowadzony cyfrowy yuan. No to oni nawołują do tego, przekierujcie wszystkie transakcje na cyfrowego yuana. No i zobaczymy, jak to się skończy. Natomiast no, to już byłaby kompletna juanizacja rosyjskiej gospodarki. Kompletna. Zrobią wszystko, żeby przetrwać. Wiesz, w tym momencie to. Tak, tak. Dla nich to będzie dobre rozwiązanie, bo da im to możliwości może przeciągnięcia sytuacji jakoś, nie? Nie bardzo, bo wtedy tak naprawdę steruje agent rozliczeniowy całą transakcją. Chińczycy z jakichś powodów mogą wywalać wszystkie te transakcje, które im się nie będą podobały. Poniekąd tak, natomiast zyskują, wiesz co, jak masz taką pacynkę, w którą wkładasz rękę, no to zmieniają Rosję w swoją pacynkę i oni będą mieli ręce czyste, a Rosja będzie tą pałką mogła uderzać, czy to w Europę, czy w Stany, wiesz. Tu akurat nas to nie jest jakieś rozwiązanie wspaniałe. Nie, no ale to nie sądzę, żeby w Departamencie Stanu byli głupcy i nie wiedzieli tego, co my wiemy, prawda? Nie, no na pewno. Więc myślę, że w tym momencie to właśnie naciski na Chińczyków wzrosną. Jeżeli chcecie mieć jakieś takie stosunki, to pacynce zabierzcie pałkę. No tak. To jest hasło dnia. Zabierzcie pacynce pałkę. Myślę, że można temat chińskich banków zakończyć i przejść do Iranu. Gdyż na zakończenie masz bardzo ciekawe informacje z Iranu. Tak jest. No to
powiedzmy, jak to wygląda. Wygląda to tak, że ludzie całkowicie odwrócili się od jakiejkolwiek polityki i mówią, że w tej chwili jest tylko przeżycie. Spośród 21 Irańczyków, z którymi przeprowadziła wywiad agencja AP, a konkretnie ich korespondent, tylko 5 stwierdziło, że oddałoby głos w jakichkolwiek wyborach, czy też zajmowało się jakąkolwiek działalnością polityczną. 13, że nie, a 3 osoby, że to zależałoby od okoliczności. Jeżeli zaprotestuje z powodu jakiegoś uchybienia, wielu policjantów i agentów bezpieczeństwa natychmiast nie będzie chciało powstrzymać i aresztować. Ale jeśli umrę z głodu na jednej z głównych ulic, nikogo to nie będzie interesowało, powiedział Amin, 21-letni student. Tam podaje się tylko imię, ponieważ każdy się boi represji. No i teraz sytuacja wygląda tak, że w praktyce absolutną władzę sprawuje Ajatollah Ali Khamenei, ale islamskie zgromadzenie konsultacyjne, które ma 290 członków i na każdych wyborach ubiega się 15 tysięcy kandydatów na 4-letnią kadencję, ma jednak sporo do powiedzenia. Dlaczego? Pod rządami spikera parlamentu Mohammada Baghera Kwabalifa, byłego generała IRGC, czyli Gwardii Rewolucyjnej, ustawodawca przedstawił projekt ustawy, który znacznie ograniczył współpracę Teheranu z organem nadzoru nuklearnego ONZ, czyli Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. Co to spowodowało? Spowodowało to, że przykręcono kurek sankcji. Przykręcono kurek sankcji i stało się tak, że w wyborach prezydenckich frekwencja była bardzo nędzna, niewiele przekraczająca tą z 2021 roku, tą, która wniosła do władzy twardogłowego Ebrahima Raisiego, gdzie wtedy wniosła 49 i była najniższa w historii wyborów. Miliony kart do głosowania uznano wtedy za nieważne, a bardzo wielu nie chciało oddać głosu. Frekwencja w obecnych wyborach wyniosła około 30%. To było w październiku, były sondaże. 30% z prawie 90-milionowego kraju, tak jest, nie? Tak jest, dokładnie. Dokładnie. Okay. I tak, wszyscy rozmawiający z AP stwierdzili, że problemy gospodarcze Iranu są powodem, dla którego trzymają się z daleka od głosowania. Inflacja wynosi około 50%, a bezrobocie wśród młodych Irańczyków 25%. Jak powiedział Hashem Amani, 55-letni handlarz z owocami z południowego Teheranu, nie będę głosował ani zajmował się polityką. W 2021 roku głosowałem na Raisiego, by został prezydentem, mając nadzieję, że w końcu jak w rządzie będą podobni sobie ludzie, to będą współpracowali i zapewnią mi lepsze życie. W zamian tego otrzymałem rakietowy wzrost cen wszystkiego. Morteza, 53-letni taksówkarz, w obawie przed represjami podał swoje imię, stwierdził tak. Dlaczego mam zajmować się polityką? Dlaczego mam głosować na kogokolwiek? Głosowałem, zajmowałem się polityką wiele razy i płacę za naukę moich 3 córek. Nadal jestem najemcą, nie mam pieniędzy na jakiekolwiek mieszkanie i wciąż przeprowadzam się coraz to do biedniejszej okolicy. Abbas Karzemi, 32-letni urzędnik bankowy, stwierdził, głosować i zajmować się polityką trzeba. Trzeba chronić irańską legislaturę przed wpływami twardogłowych, którzy kontrolują ją od dziesięcioleci. Musimy jednak chodzić do wyborów i zajmować się polityką po to, żeby utrzymać choćby fikcję demokracji przy życiu, w przeciwnym razie twardogłowi odetną nam dostęp do wyborów na zawsze.
Teraz tak. W lutym irańska waluta spadła do rekordowo niskiego poziomu, osiągając 613 500 riali za dolara. I to akurat wtedy, kiedy mieszkańcy Iranu świętowali perski Nowy Rok. Było to prawdopodobnie przewidziane, bo w niedzielę, kiedy ludzie chcieli wymienić obcą walutę w Teheranie na ulicy Ferdowsi, gdzie jest większość kantorów, większość była zamknięta ze względu na święto Nowruz, które przypada od 20 marca do 2 kwietnia, stwierdził, że no cóż, dowiedzieli się, że będą takie ceny, więc w kantorach poszły w górę, prawda, dolary i jak powiedział Mohsen, 32-letni pracownik jednego z kantorów, popyt na zakup dolarów wciąż jest bardzo duży i wciąż nie ma zbyt wielu na rynku. Ja może tu wrzucę, że według danych z 2023 roku średnia pensja brutto w Iranie to jest około 120 dolarów, najniższa 90 dolarów, więc między najniższą a średnią dużych różnic nie ma i obie są strasznie niskie. Mój taba, 49-letni ojciec, opowiada. W ostatnim tygodniu marca rial spadł o 5% w porównaniu do poprzedniego tygodnia, co było dla nas wielkim szokiem. Powiedzieli tutaj 18 marca, w ostatni dzień roboczy przed świętem Nowruz, cena wynosiła za dolara 590 tysięcy riali. Kurs walutowy bardzo silnie wpływa na inne rynki, w tym na rynek mieszkaniowy i wynajem. Teraz tak, w 2015 roku, kiedy Iran podpisał porozumienie nuklearne ze światowymi mocarstwami i sankcje zedrzały, 1 dolar kosztował 32 tysiące rialów. W lutym osiągnął 600 tysięcy riali i od tego czasu, mimo dużych wahań kursowych, nigdy nie wzrósł powyżej 439 tysięcy riali za dolara. Rządowe Centrum Statystyki określiło stopę inflacji w kraju na luty 2024 na poziomie 42,5%, to jest stopa oficjalna. Bank Centralny podał, że wyniosła ona 46%, natomiast według obliczeń niezależnych ekonomistów wynosi ona 72%. Nikt nie mówi, skąd wzięła się ta rozbieżność. Irańczycy są w apatii. Jest powszechny gniew na rząd, ale głównie wszyscy zajmują się potrzebami codziennymi, czyli po prostu tym, co włożyć do garnka, zamiast angażowania się w ryzykowną działalność polityczną w obliczu zaciekłego tłumienia jakiegokolwiek sprzeciwu na jakikolwiek temat. Twardogłowi kontrolują parlament przez ostatnie dwie dekady, podczas jego posiedzeń często słychać skandowania śmierć Ameryce i takie hasła też pojawiły się na murach w Iranie, do których nieznana ręka dopisała. Śmierć Ameryce i śmierć naszym garnkom. Wiesz co, tak sobie myślę, jak słucham o tym Iranie, to sytuacja jest, droga, którą Rosja w tym momencie obiera, jest bardzo zbliżona do tego, co już się dzieje w Iranie. Już się dzieje w Iranie. Twardogłowi u władzy, osłabienie się rubla będzie też najprawdopodobniej, no bo inaczej to chyba nie będzie, bo muszą drukować rubla, więc będzie też ta inflacja rosła i osłabiał się rubel będzie wobec innych dolarów najprawdopodobniej. Przerażające jest to, że tu 90 milionów, tu ze 130 parę milionów, bardzo dużo ludzi apatycznych, ale też przyciśniętych do muru. I jedni, i drudzy, no nie za dobrze to wygląda. Wiesz, jeżeli nie jesteś
głodny, nie pada ci deszcz na głowę i tak dalej, to jesteś raczej pokojową osobą. Natomiast jeżeli wszystko jest, sprzeniewierza się przeciwko tobie i nie potrafisz sobie logicznie wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, no to możesz łykać narrację, którą ci narzucają, że to jest, wiesz, wina Zachodu, wina czegoś. To znaczy, to słabo wygląda, bo oni mają jednak, nawet Irańczycy mają układ odniesienia z 2015, tak. kiedy 32 tysiące rialów płacili za dolara i teraz, kiedy płacą 10 razy więcej, nawet więcej, 15 razy. I oni się orientują, z czym to jest związane. Jeżeli nawet Irańczycy, to Rosjanie tym bardziej. Tu jest bardziej zasadnicza sprawa taka, że pomyśl sobie, że tutaj najbardziej ta wątła klasa średnia, która się coraz bardziej pauperyzuje, ona tutaj będzie głównym zaczynem protestów w Rosji, jakichkolwiek. No, czy będą te protesty, wiesz, tu też organy ścigania, organy porządkowe. Ta sytuacja będzie coraz gorsza i więcej. Te protesty nie wyjdą, to one wyjdą od kobiet. One wyjdą od kobiet, ponieważ tak, zarówno w Iranie, jak i w Rosji, to one się zajmują domem. Tak. I pamiętaj, że już tutaj mamy precedens, czyli matki z Placu Czerwonego z czasów interwencji w Afganistanie. KC zamiast posłać na nie czołgi, tak się przestraszyło, że ostatecznie wysłało rozkaz do swoich żołnierzy odwrotu. Tutaj może nie będzie rozkazu odwrotu, Putin walczy o życie, ale będą na przykład inicjatywy pokojowe. Po to, żeby ludziom choć trochę zamydlić oczy. Czyli co można powiedzieć? Kryzys gospodarczy może wywołać coś takiego jak niespokojny pokój. No tak. No i zobaczymy, co będzie. Mamy wszystko, tak? Tak, tak, skończyliśmy. Myślę, że Państwo znaleźli tutaj ciekawe elementy. Tak, tak, jak najbardziej. Dziękuję Ci serdecznie. Przypominamy, że w dniu wczorajszym również Marek był u nas gościem. Wtorek o godzinie 17 był materiał z pytaniami do Marka. Maraton pytań do Marka. Ponad 30 pytań od Was było zadane. Jeżeli ktoś nie widział, a ma mało jeszcze, to zapraszamy do poprzedniego filmu. A ja w tym momencie Ci serdecznie dziękuję i dziękuję wszystkim widzom. Pamiętajcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, można wcisnąć przycisk, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Materiał ten powstał dzięki wsparciu społeczności patronów. Jeśli chcesz wesprzeć autora i konkretny format, zapraszamy do linku w opisie pod filmem.